Pewnego razu Rumcajs z Hanką prali zbójnicką bieliznę, a potem Hanka ją tłukała, a Rumcajs wieszał. Jako suszarka służył mu stary jeleń, który miał poroże wielkie jak potężne drzewo. Kiedy już wszystko było gotowe, Rumcajs poklepał jelenia i powiada do niego. A teraz galopem! Jeleń biegł przez las, wiatr łagodnie wiał mu w poroże, a bielizna dobrze schła. Kiedy tak biegał, opodal padł strzał. Jeleń zatrzymał się i rozejrzał dookoła. Nagle pojawił się książę Pan z grawerowaną strzelbą i powiada... Hola, jeleniu, stań na chwilę, a ja cię zaraz zastrzelę. Hanka szykowała deskę do prasowania, a Rumcajs nagrzewał jej żelazko, kiedy przygnał jeleń. W ślad za jeleniem przybiegł książę Pan i krzyknął do Rumcajsa. Zaraz, czym prędzej biegnij do Iczyna i kup tam sznur. A czemuż to? Powiada Rumcajs. Abyście mieli na czym wieszać bieliznę, ponieważ ja sobie tego jelenia odprowadzę do zamku, do ogrodu, aby mi służył ku ozdobie. Co to, to nie? Powiada Rumcajs. Co to, to tak? Powiada książę Pan. Ależ nie. Powiada Rumcajs. Ależ tak, powiedział książę Pan i strzelił do Rumcajsa. Rumcajs nic, tylko przykręcił wąsa, wyjął z niego kulę i powiada. To nie uczyli księcia Pana, że w ludzi nie rzuca się pestkami? Jednakże Hanka tego nie darowała. Od książęcego strzału zabrudziła się bielizna. Dwa razy prałam i trzy razy płukałam, powiedziała Hanka. Teraz zrobi to za mnie księżna. Książę czym prędzej uciekł. Po chwili już spokojna Hanka prasowała bieliznę i śpiewała smutną piosenkę. Nieszczęsny młynarzu choleczek, dlaczego nie miele młyn? Weź w mąki ostatni woreczek i w świat idź ty i twój syn. Co to znaczy? Spytał Rumcajs, gdy zobaczył płaczącego jelenia. Czy tak wzruszyła cię ta piosenka? Ale jeleń pokręcił głową. Płaczę, bo muszę iść do Iczyna. A co będziesz tam robił? Spytał Rumcajs. Książę Pan coś wymyśli, odpowiedział jeleń. Popatrz, Rumcajsie, na wieżę. Rumcajs wyciągnął lornetkę, popatrzył w tamtą stronę i zobaczył księcia Pana, który wabił jelenia główką kapusty. Ach, czerwona kapusta! Zostań z Bogiem, Rumcajsie! Wykrzyknął jeleń i jak po sznurku popędził prosto do Iczyna. Co teraz? Zlękła się Hanka. A to, powiada Rumcajs. I rzuciło go aż na grzbiet jelenia, który cwałował daleko po polu. Bon! Powiedział książę Pan, kiedy zobaczył, jak po cesarskim trakcie cwałuje jeleń. Najpierw musisz prosto przez bramę, miły jeleniu, a potem prosto do zamku. Radził jeleniowi książę Pan.
Jak prosto, to prosto, krzyknął do księcia pana Rumcajs i piętami ścisnął boki jelenia. Jeleń nagle wspiął się i uderzył w bramę. Wieża zakołysała się, a książę pan z góry powiada: aj, aj. A jeszcze dodał po francusku: ży. Ale powiedział to spadając z wieży. A ta główka czerwonej kapusty nie mogła się z nim rozstać. Tuż nad ziemią uśmiechnęła się do księcia pana i powiada: ma pan pierwszeństwo? Powiada się, że od tego czasu iczyński książę pan może siadać tylko na puchu i nie przepada za czerwoną kapustą. O Rumcajsie mówi się, że wrócił z jeleniem do Hanki do Żacholeckiego lasu. Thank you.